Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę. Konkurs jest pod tytułem Żyj zdrowo, wesoło i kolorowo, a dzisiejsza tegoroczna edycja jest pod hasłem Smakuje świat kolorami. My jesteśmy organizatorami tego konkursu, tak jak powiedziałam, już czwarty raz. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i myślę, że tutaj wiążące informacje przekaże wicedyrektor szkoły, pani Elżbieta Hajda. Pani Elżbieto, tak, bardzo chętnie, tak jak pani dyrektor już wspomniała, jest to czwarta edycja z przerwą na pandemię, ale kontynuujemy, bo tak jak przed pandemią naprawdę konkurs cieszył się ogromną popularnością. W tym roku troszkę mamy, nie mamy właściwie w ogóle szkół spoza Bełchatowa, ale rozmawiając z koordynatorami dowiedziałam się, że po prostu jest problem z dojazdem. Tak, w tej edycji mamy szkoły bełchatowskie, ale cieszymy się bardzo. Jest 6 drużyn. Drużyny w tym roku są 4-osobowe. Co roku przy każdej edycji konkurs składa się z 4 części różnych, bo tak naprawdę, mimo że to jest konkurs powiatowy, my bardziej bawimy się, ale zdobywamy wiedzę, utwierdzamy się w tym, co już wiemy. Co roku też edycja, tak jak pani dyrektor powiedziała, jest pod innym hasłem. Dzisiaj będziemy bawić się kolorami w odniesieniu do żywności, ale też w odniesieniu do aranżacji wnętrz. Właśnie gościem będzie pani Alicja Galewska, która jest właścicielką firmy Wnętrza. I test wiedzowy, bo też mamy, tak jak bawimy się, ale też sprawdzamy swoją wiedzę. Test wiedzowy również jest przygotowany, czyli pierwsza część pokaże, tutaj są prace konkursowe, które zostały przygotowane jeszcze przed konkursem i dostarczone do nas, do szkoły. Druga część polega na przygotowaniu sałatki, produkty mamy też przygotowane. Trzecia część to jest właśnie część wiedzowa po mini wykładzie. Będzie do rozwiązania test i ostatnia część Trzymaj Formę, więc na sportowo. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Liczę na to, że młodzież też się będzie dobrze bawiła, tak jak co roku. A na koniec mamy taki mały poczęstunek, tak też się odwracam, bo schowany na razie, żeby nie przeszkadzał. Zdrowy, dobra. Zdrowy oczywiście. I bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny witać tak liczne zespoły na naszym konkursie. Jestem bardzo zadowolona z tego, że jako dyrektor mogę tutaj przyczynić się do tego, że promujemy nawyki żywieniowe, zdrowe nawyki żywieniowe, co teraz u naszych dzieci i młodzieży, którą gościmy w szkołach, i no jest to problem, więc myślę, że tym bardziej poprzez zabawę, tak jak pani Ela powiedziała, dotrzemy może do takiego tematu, który dla niektórych jest nieznany, i pokażemy, jak można dobrze jeść, zdrowo jeść i być z tego tytułu aktywnym i szczęśliwym. Jak podkreślali organizatorzy konkursu, poziom zaangażowania oraz wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, a różnice punktowe okazały się bardzo małe. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie. Drugie miejsce zajęła drużyna ze szkoły podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Trzecie miejsce natomiast drużyna z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, a na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na zdrowy poczęstunek.